Andrzej Lesicki jest zaniepokojony zachowaniem ucznia, dlatego wezwał do szkoły jego rodziców. Chłopak w dalszym ciągu uważa, że nic złego się z nim nie dzieje i jest obrażony na przyjaciół, którzy jego zdaniem wpędzili go w kłopoty. Tu ich przesłuchiwać, a nie mnie, tak? Oskar, z nimi też porozmawiam, ale będę chciał też wyjaśnić sprawę twojego zachowania z twoimi rodzicami, rozumiesz? Jeszcze rodziców to brakuje. O, dobrze, że jesteście, proszę. Dziękujemy. Agata, masz telefon? Tak, proszę. Nareszcie. Czekaj, Oskar, telefon dostaniesz dopiero, kiedy wyjaśnię sprawę z twoimi rodzicami. Proszę pana, ja żądam, żebym pan w tej chwili oddał ten telefon. Słuchaj, Oskar, naprawdę chyba zapominasz, z kim rozmawiasz, tak? Oskar, sorry, że tak wyszło, nie wiedziałeś... Dobra, ty już się nie odzywaj! Spokojnie. Właśnie na ten temat będę rozmawiał z twoimi rodzicami, Oskar, rozumiesz? Słuchajcie, rozumiem. Chcieliście pomóc Oskarowi. Trochę to nie wyszło, jak widać. No, nie powinniście mu zabierać tego telefonu. Trzeba było skontaktować się z którymś z nauczycieli. Przepraszamy. Dobra, a teraz możecie iść. Do widzenia. Oskar, jak porozmawiam z twoimi rodzicami, oddam ci telefon. Byle szybko.